Nasze morskie okno na świat otworzyło się nieco szerzej. Przed 5 laty postanowiono dotrzymać kroku najlepszym w stosowaniu nowoczesnych metod transportu. W rok później w gdyńskim porcie rozpoczęto budowę skomplikowanej technicznie bazy kontenerowej. Choć kłopotów nie brakowało, budowlani dotrzymali ustalonych terminów i pierwszy etap inwestycji mają już za sobą. W końcu października portowcy gotowi byli do przeprowadzenia generalnej próby urządzeń przeładunkowych pracujących w systemie RORO. Egzaminatorem był brytyjski promowiec Baltic Eagle, który rozpoczął obsługę linii Gdynia-Parfleet-Gdynia, administrowany przez nową firmę żeglugową Polanglia. Wszystko się udało. Dobrze spisali się portowcy, bez awarii pracowały urządzenia. Po całkowitym zakończeniu budowy gdyńska baza będzie jednym z najnowocześniejszych na Bałtyku rejonów morskiej ekspedycji kontenerów. Dużym wydarzeniem w stolicy stała się retrospektywna wystawa prac jednego z najwybitniejszych polskich artystów, Tadeusza Kulisiewicza. Złożył się na nią niemal cały dorobek 80-letniego twórcy. Prace z cyklu Szlembark powstale w latach 30. Niewiele z nich udało się uratować z pożarów powstania warszawskiego. Reminiscencje z podróży do Brazylii i Meksyku. Cykl Macierzyństwo i profile. Świetny warsztat i głębokie zainteresowanie człowiekiem. 450 grafik i rysunków, obok których nie sposób przejść obojętnie. Przysporzyły one Tadeuszowi Kulisiewiczowi sławy w najbardziej wybrednych stolicach światowej sztuki. Ujarzmić taki żywioł. Zdradliwy Jenisej nie pogodził się z krępującym jego ruchy gorsetem. Gwałtownie przybrał wody i zaatakował budowaną właśnie zaporę Sajano-Szuszeńskiej elektrowni. Kilka dni trwały ciężkie zmagania jej budowniczych z szalejącą wodą. Zapora wytrzymała. Jeszcze raz w odwiecznej walce z naturą zwyciężył człowiek. Przed 30 laty pan Wacław Szymański kupił sobie lunetę i jej obiektyw skierował na słońce. Nikt wówczas nie przypuszczał, że ten geodeta nie tylko zbuduje sobie prawdziwe obserwatorium z ruchomą kopułą, ale z czasem zostanie jednym ze specjalistów systematycznie obserwujących zmiany na Słońcu. Owocem obserwacji i żmudnych obliczeń są opracowywane regularnie komunikaty o liczbie plam na Słońcu. Zależność zjawisk geofizycznych od aktywności Słońca ilustruje specjalny wykres, a zbudowany przez pana Szymańskiego orbitograf jest dziś pomocą naukową na Uniwersytecie Wrocławskim. Niosąc głowę wysoko w gwiazdach,
Pan Szymański trzyma się jednak ziemi. Z pomocą żony zbudował właśnie koło domu słoneczny piec. Tato, przyjdź, czekamy z kawą. Zaraz idę. Przygotowana przy pomocy nieziemskich sił kawa bardzo nam smakowała. Kto wie, może to i niezły sposób na nasze kłopoty paliwowe. Bogatą historię mają śląskie Ziembice. To niewielkie miasto chlubi się XIV-wiecznymi murami obronnymi z pięknie sklepioną bramą i kościołem, najcenniejszym zabytkiem z bardzo interesującymi malowidłami. Pochodzące z początków XVI wieku freski, oprócz postaci religijnych, przedstawiają także twórcę malowideł oraz miejscową szlachtę i jej herby. Najcenniejsze jest duże ścienne malowidło, poddawane właśnie renowacji przez wrocławskich konserwatorów. Także i tu zadziwia świeckość postaci i ubiorów. Ten pan w berecie to przypuszczalnie fundator malarskiego przedsięwzięcia. Okazuje się, że już wówczas mecenasi sztuki lubili uwieczniać swoje szlachetne oblicza. Niewiele dawnych ludowych instrumentów muzycznych udało się uchronić przed zniszczeniem. Ich gromadzeniem zajmuje się od niedawna Szydłowieckie Muzeum, które przedstawiło część swojej kolekcji na jarmarku w Mielcu. Były tam basy dwustronne, flety, piszczalki, buczki, skory, gęśle, bębenki, cymbały i rozmaite dudy. Jak grały? Ano, pięknie, jak góralska piszczalka, którą mistrzowsko posługuje się Jan Kanty z Zakopanego. Stare instrumenty ciągle żyją, bo żywe są muzyczne tradycje w różnych regionach kraju. W Mielcu wystąpiła amatorska kapela ludowa ze Zbąszynka. Dziś tylko z dudów można wykrzesać tyle animuszu. Pomni ubiegłorocznych doświadczeń, na samą myśl o zimie dostajemy gęsiej skórki, a daleko za kręgiem polarnym, nie bacząc na mróz i energetyczne ograniczenia, hodowcy reniferów szaleją w sportowej rywalizacji. Skoki przez sanie, wyścigi zaprzęgów, jazda na nartach, a nawet na skórach. Rozrzutność? Skądże? Tam kożuchy jakoś nie drożeją.